W miejscowości Mętna na Podlasiu odsłonięto obelisk upamiętniający zesłanych na Sybir leśników oraz ich rodziny. W tym roku mijają 82 lata od pierwszej wywózki. Około 140 tysięcy Polaków wywieziono w głąb ZSRR w lutym 1940 roku. Wśród nich byli m.in. leśnicy oraz ich rodziny, mówi prezes zarządu Koła Związku Sybiraków w Siemiatyczach Leszek Różański. Pierwsza deportacja, najstraszniejsza, bo niespodziewana i w środku ostrej zimy, nastąpiła 10 lutego i dotyczyła 39 członków naszego koła, w tym leśników, którzy po powrocie zgłosili się i należeli do naszego koła. Później były kolejne wywózki. Na Syberię razem ze swoją rodziną została deportowana Jolanta Chryniewicka. Tam najmłodsza siostra zmarła po 2 miesiącach pobytu przyjazdu na Syberię. Barbara Sokulska, mówiąc o wywózce na Syberię, wspomina panujący tam straszny głód. Na powrót do kraju wraz z rodziną czekała ponad 6 lat. Wróciliśmy w 1946 roku. Podróż tą pamiętam, jakie to były wagony. Były prycze dwie na górze, ja tam ze swoim bratem leżałam. Pamiętam również, byłam bardzo szczęśliwa. Jak przekraczaliśmy polską granicę, to na naszym wagonie była umieszczona flaga biało-czerwona, którą ciocia moja uszyła z płót, z białego prześcieradła i z czerwonej wsypy. Pamięć o zesłanych to nasz patriotyczny obowiązek. Dlatego z inicjatywy leśników z nadleśnictwa Nurzec odsłonięto obelisk upamiętniający zesłanych leśników oraz ich rodziny, mówi Rafał Zubkowicz z Lasów Państwowych. Nie znamy tych losów, wszystkich tych osób. Odkrywamy historię pojedynczych osób. Druga wojna światowa i ta zsyłka syberyjska rozproszyła tę lokalną społeczność leśną. Ci ludzie odnajdywali się po wojnie, o ile przeżyli zesłanie, odnajdywali się w bardzo różnych miejscach. Stąd trudno dotrzeć do nazwisk wszystkich zesłanych Polaków. Cały czas jednak trwają prace w tym kierunku. Mamy parę nazwisk, które udało nam się uzyskać. Jedno z takich osób, można powiedzieć, dość znamienitych, był pan Stefan Rusel, leśniczy leśnictwa Mętna, który niestety nie dane mu było wrócić z Syberii. Został za działalność tak zwaną kontrrewolucyjną przez bolszewików zesłany do łagrów. Wskazuje Artur Gacki z nadleśnictwa Nurzec. Według danych Zarządu Głównego Związku Sybiraków w 4 deportacjach wywieziono ponad 1 300 000